Zaklików jest małym miasteczkiem na Podkarpaciu. Prawdziwą perłą wśród jego wielu zabytków jest kościół świętej Anny. Modrzewiowa świątynia została wzniesiona około 1580 roku rękami zaklikowskich mieszczan. Do tego czasu Zaklików nie miał swojego kościoła. 5 lat później właściciel ziemski wyznania kalwińskiego Marcin Gniewosz przekształcił świątynię parafialną w zbór. I tak zaklikowska budowla stała się tymczasową siedzibą proboszcza. Według podań kościół znalazł się pod wezwaniem świętej Anny, ponieważ na lipie rosnącej na terenie sąsiadującego cmentarza miało miejsce objawienie. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że patronat pochodzi od imienia Anny Gniewoszowej, która po śmierci męża wróciła na łono wyznania katolickiego i ufundowała nowy kościół parafialny. Tę małą świątynię na tle innych zabytków sakralnych wyróżnia wciąż żywy zwyczaj przybijania do ścian tabliczek natrumiennych. Mieszkańcy nazywają to otulaniem kościoła duszkami. Najstarsze tabliczki pochodzą nawet z XVII wieku. By uchronić je od warunków atmosferycznych i dalszego niszczenia, zostały umieszczone w sieni kościoła. Dokumenty i daty na tabliczkach zaświadczają, iż ta tradycja nabrała regularności dopiero w okresie powstania styczniowego. Zdarza się, że sąsiadujące ze sobą tabliczki pochodzą z jednej rodziny, a te, które padają ofiarą upływu czasu, są odnawiane przez mieszkańców. Kościół świętej Anny był wielokrotnie remontowany i jest pod stałą opieką konserwatorów. Zadbali oni o stan wnętrza, utrwalając malunek drapowanej iluzorystycznie kotary przy głównym ołtarzu. Odsłonili zamalowywane przed laty 2 boczne ołtarze oraz przywrócili ambonie jej późno-renesansowy wygląd z końca XVI wieku.